Witamy Was w 16 vlogu. Dzisiaj przyjechaliśmy do miejscowości Woźniki, znajdującej się niedaleko Radomska. Sala nazywa się Żniwiarz. Nie dziwię się, ponieważ tutaj jest takie pola są, może że... dookoła. Idziemy obczaić salę. Paweł jest dzisiaj tym filmującym. Wszystko oglądamy. Dzień dobry. Dzień dobry. O, znowu kiuj z tej drodzy. Dzisiaj wesele mamy na 114 osób. Tak przynajmniej jest odhaczone. No sala, fajnie, zobaczcie, jest jedna sala, co jest bardzo fajne. My będziemy stali tutaj przed barem. Idziemy zrzucać rzeczy z samochodu i za chwileczkę się rozstawiamy jak zwykle. Dzisiaj jedziemy na marsza, także zobaczycie marsza. No i dzisiaj będzie dłuższe wesele, ponieważ będą też poprawiny. Także jak czas pozwoli, nagramy Wam coś z poprawin. Jesteśmy. Ujęcie pierwsze. Zrobiliśmy w końcu coś, co powinniśmy już dawno byli zrobić. Czyli słuchajcie, pozbyliśmy się tych wszystkich kartonowych pudełeczek, które woziliśmy. Bo każde światło woziliśmy praktycznie w osobnym pudełeczku. W końcu zamówiliśmy sobie torbę i wszystkie światła teraz jeżdżą w jednej torbie. O, zobaczcie. Mamy piękne te przegródki porobione na każde światełko. Już mamy światełka. Tak samo drugą torbę zrobiliśmy na część tych gratów. Te wszystkie moje podłogi, nie podłogi, jakieś tam laptopy, mikrofony. No wszystko chodzi o to, żeby przyspieszyć cały proces pakowania, wiecie. Jak jest kilka toreb, to tylko kilka toreb szybko do samochodów. Wszystko w temacie. No kochani, rozstawiliśmy się już, ale nie zdążyliśmy zrobić próby w tej chwili, ponieważ czas już nas nagli, jedziemy zaraz zagrać marsza. No, także idziemy się za chwilkę przebierać. Mamy pokoik tutaj, jak już wiecie z poprzednich vlogów, jak jest odległość powyżej 50 km od Łodzi, to zawsze mamy jakiś tam nocleg w przypadku właśnie jak są poprawiny. Tak to dzisiaj wygląda. Potem Wam pokażemy garderobę naszą. Tu jest Bożena i Krzysztof. Bożena i Krzysztof, Urszula i Andrzej, to nie? No co? Znowu z Pawłem śpię. A Klaudia znowu na kanapie. No. Herbata, kawa, słuchajcie, wypas. Telewizor normalnie, 32 cale. Duży pokoik. Tu będziemy się prysznicować. Ręce się brudzą przy przewodach. Przy rozkładaniu gratów. A, mówiłem, rękawiczki. Bardzo ładnie. Dobrze, także słuchajcie, przebieramy się i jedziemy szybciutko na marsza. Dzień dobry. Słuchajcie, byliśmy na najszybszym marszu w historii po prostu. Polskiej muzyki rozrywkowej. Zdążyliśmy wjechać, zagraliśmy kawałek marsza i młodzi już od razu wyjechali. Nawet nie dali pograć. Nie dali się nacieszyć. Po wojskowemu wszystko. Punkt normalnie 15:30 punkt, przyjechaliśmy i od razu 15:30 wyjście. Wszystko się zgadza jak na razie.
sali, zdążyliśmy wrócić z marsza. Właśnie testujemy nowe nagłośnienie akordeonu. Także teraz akordeon już przy biesiadzie nie zginie. Młodzi już powoli jadą, także już gramy. Zaczęło się, kochani, zaczęliśmy, przywitaliśmy i za chwileczkę będziemy grali dalej, a teraz idziemy zjeść. No kochani, zagraliśmy sobie pierwszy bloczek utworów. No tak, pierwszy blok to tak lajtowo, dzisiaj jest ciepło, piękna pogoda, więc wszyscy jak widzicie wyszli sobie na zewnątrz, na piwko, na fajeczkę, pogadać. Tutaj młoda para też jest na zewnątrz, także tak. Robimy duże koło po całym parkingu. I do domu wszyscy. Śmiało, 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 dołączamy. I podnosimy rączki do góry. I za młodymi jeszcze raz zawijamy. Zawijamy, zawijamy. Zawijamy za młodymi. I młoda para dołem puszcza drugą parę. I stawiamy mostek i druga para stawiamy mostek. I teraz mostki się cofają do tyłu, mostki idą do tyłu za młodymi. Cofają się mostki, cofają się mostki. Zabawa przeniosła się na zewnątrz. I wracamy na salę za młodymi, wracamy na salę za młodymi, tak samo. Tak nisko to nie widzę. Czas na herbatkę, bo w gardle zaschło. No słuchajcie, ruszyło się teraz. Po raz pierwszy udało mi się zrobić poloneza bez muzyki. Na zewnątrz. Państwo, Artur rozdaje autografy. Po raz pierwszy nasi fani po prostu biorą od nas autografy. Dzwońcie i rezerwujcie terminy, bo naprawdę za chwilę będzie za późno. Dobra! Dobra!
Czepin. To będzie ten moment, którego nigdy nie widzicie na weselu, ponieważ ludzie robią różne dziwne, głupie rzeczy. Nie chcemy, żeby to później gdzieś tam wyniknęło w internet. Czasami różne głupie rzeczy ludzie robią w ogóle w życiu. Na przykład potrafią zrobić gniazdko w suficie, nie wiadomo po co. Pokażę wam. Dzisiaj nie udało się za bardzo, za dużo piosenek skręcić, bo było takie tempo narzucone, że po prostu nie było w co ręce włożyć. Ja jeszcze od ostatniego, od pierwszego obiadu nie zdążyłem nic zjeść, ale mam nadzieję, że zaraz się posilę. Także zostańcie z nami. Kochani, jest godzina 4:00, właśnie skończyliśmy wesele. 20. No wesele na tyle, ile widzieliście, ile się udało skręcić. Grafik był dosyć napięty, dużo się działo. I jak zwykle sukces. Jak zwykle sukces, udało się. Wiecie, wesele się wcześniej zaczęło i było cieplutko na dworzu i to jest tak zawsze, że te pierwsze dwa bloki utworów, jak jest no super pogoda, słoneczko, to goście sobie biorą piwko, idą na zewnątrz. I tak naprawdę no nie da się ich zatrzymać. Dopiero tam jakieś, za jakieś dwie godzinki zaczyna się zabawa i da się ich rozbujać, no już później do rana. Nie ma problemu, no ale daliśmy im tak w palnik, że teraz idziemy sobie pozamykać okna w samochodach, bo mieliśmy to zrobić zanim się ściemni, no ale niestety zapomnieliśmy. Ale co, żegnam się z wami dzisiaj, no i widzimy się przed poprawinami. Mamy czajniczek, super wypas jest w pokoju, normalnie, dawno tak nie było. Możemy skorzystać. Idziemy sobie herbatkę zrobimy. To się napijemy herbatki. O kurde, Houston, mamy problem. Jest problem. Czajnik się nie mieści pod kran. Musimy nabrać wody na herbatę. O nie! Może tu coś będzie. Problem. Mamy drugi problem. Klaudia nie da rady, zobacz. Ups. Nie włożymy tutaj. Tutaj też nie da rady. Trzeba z prysznica robić. Audycja.
funkcja zawiera lokowanie produktu. No już jesteśmy przebrani, za chwileczkę będziemy schodzili na dół. Za 8 minut zaczynamy poprawiny. Odległość mamy taką, że schodzimy na dół i już jesteśmy na dole. 7 minut. Goście za chwileczkę się już tam pewnie zaczną zjeżdżać. 7 minut i to w 3 różnych filmach. Żegnamy się z tym klubu! Jeszcze raz, najlepszego jako zespół. Polecam zespół, żeby i w konkursie tanecznym byliśmy najlepsi, bez konkurencji. Taniec czego on ma będzie? Nie. Nie. Na łyżwach bez łyżew. No i słuchajcie, poprawiny dobiegły końca. Każda impreza kiedyś musi się skończyć. Bardzo wam dziękuję, że wytrwaliście, obejrzeliście tego vloga. Zapraszamy was oczywiście na następne vlogi, ale najlepiej jakbyście zasubskrybowali nasz kanał i kliknęli ikonkę dzwoneczka. Wtedy będziecie otrzymywali najnowsze powiadomienia o naszych filmikach, o naszych vlogach. A tymczasem żegnam się z wami i do zobaczenia. Cześć!